Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj goszczę u Maćka. Zajmiemy się dzisiaj secikiem z LEGO Juniors. To jest jedyny secik, kurczę, z Ninjago Movie, nie? W tej podserii. O numerze katalogowym 10739 jest to Atak Rekinów. No i co, jeżeli chodzi o cenę tego seciku, 90 zł bez grosza, za 108 elementów jest trochę cienkawo, jeżeli chodzi o ten przelicznik, bo elementów niezbyt dużo. Dodatkowo jeszcze smuci fakt, że mamy tutaj, jakbyś mi, Klaudiuszu, obrócił pudełeczko, tego Lloyda w stroju treningowym, który również będzie występował w magazynie LEGO Ninjago Movie, który prawdopodobnie we wrześniu, może w październiku, do Polski trafi. No więc to już będzie dubel tej samej figurki, dokładnie tej samej. No więc jakby wartość tego setu dramatycznie spada w dół, ale mimo wszystko jest ciekawych kilka nadruków. No i zobaczymy, przyjrzymy się temu secikowi. No to co? Zapraszamy! Jak widzieliście,
chwilę przedtem. Nie jest łatwo zrobić dobry speed build, ale tutaj Klaudiuszowi się udało. Musicie też mu wybaczyć, robił swój pierwszy speed build w życiu, także i tak wyszło nie najgorzej. Jak odwiedzicie sobie mój kanał, to zobaczycie, że ja jeszcze bardziej kładłem speed buildy na początku. W każdym razie do rzeczy, mamy już zbudowany, nareperowany zestawik. Tam też mieliśmy te płetwy odwrotnie założone, ale teraz jest już wszystko ok. No i jakie są pierwsze wrażenia? Te pojazdy można by nieco udoskonalić, ale o tym powiemy za chwilę już osobno. Każdy z nas wybierze sobie jakiś pojazd do szczegółowego omówienia. Tutaj za to podoba mi się ten płotek. Pierwszy raz mam go w rękach. No i rzeczywiście on jest taki jakiś orientalny, jakby chiński, jakby japoński. Chciałbym mieć takich płotków ciut więcej. Nie ukrywam, że dla mnie najciekawszym kąskiem z tego zestawiku jest ten rekiniasty pojazd. Podoba mi się jego kolorystyka, żółć, szary i ten taki charakterystyczny niebieski, bardzo chłodny. Maska wygląda rewelacyjnie. Nie gorzej jest też, jeżeli zajrzymy do miejsca zajmowanego przez kierowcę, bo widzimy tutaj atrakcyjnie nadrukowany panelik. Cały pojazd wygląda aerodynamicznie przez te właśnie skrzydełka, po bokach również, i tylko mam żal do twórców tego zestawu, że nie zastanowili się, nie mieli innego pomysłu na umieszczenie tej broni, bo ona troszkę wystaje i burzy mi tutaj to fajne odczucie, no bo wychodzi zdecydowanie poza bryłę tego pojazdu ta właśnie błękitna rybka. No trzeba by to raczej równolegle jakoś tutaj przymocować. Chociaż dobre i to, że mamy jakiś trzymacz na broń, bo przynajmniej minifigurka nie musi jej ciągle trzymać właśnie w swoich rączkach. Smuci też mnie fakt, że nie dodali nam tutaj jakichś ogni. No i to jest taki kontrast w stosunku do motoru Kaja, który po prostu widać, że pędzi i osiąga niesamowitą prędkość. Także dwa minusy, nie jest źle. Powiedziałbym nawet, jest stosunkowo dobrze. Kolejnym elementem tego zestawiku jest motor Kaja z minifigurką, która się nie różni od innych figurek z tej serii. Jest identyczna jak w pozostałych secikach, już w najmniejszym secie, szkolenie z Pinjitsu, możecie znaleźć tą figurkę, więc nic specjalnego. Jednakże tu tym elementem głównym między innymi tego zestawu jest motor Kaja, który możemy znaleźć flagę, jednakże bez nadruku, więc szkoda, bez żadnej naklejki, nadruku właśnie. To jest taki minus z mojej strony. Fajnie, że tutaj dodali ogień, to jest coś fajnego, bo jak mistrz ognia, więc musi być ogień. Tutaj znajduje się figurka, jest to tutaj bardzo ciekawy element złożony. Szkoda, że do motoru nie dali podstawki. Zaraz wam pokażę. I tu mamy taki nadruczek. Popatrzcie, niby stoi, ale jak się lekko poruszy, to już może spaść i jest klops. No i pora na drugą wysepkę, tą bardziej podłużną, obłą, zbudowaną na płytce 10x2. Trochę tutaj biednie, bo mamy zaledwie dwa elementy. Taki przyrząd do ćwiczeń. Szczególnie podoba mi się tutaj ten brązowy klocek, który kojarzymy z serii LEGO Nexo Knights, chociaż tam występował w bardziej fioletowym ubarwieniu. No i mamy też wystające bolce. Możemy sobie skutecznie wyobrazić, jak ninja tutaj trenuje, robi jakieś dzikie uskoki, uniki, żeby w momencie próby pokonać czające się na świecie ninjago zło. No i drugi tutaj elemencik, postumencik, z tym płotkiem, o którym już wspominałem, świetna rzecz. Zobaczę, czy gdzieś na Bricklinku da się go kupić w większej ilości. No i na dole mamy dwa stojaczki na broń. Szkoda jednak, że nie dali jeszcze drugiej katany. Niby możemy sobie ten sztylecik tutaj włożyć, ale to jednak nie to samo. Czasem mnie zastanawiają takie dziwne posunięcia, no bo przecież druga katana to chyba nie byłby jakiś dramatyczny koszt dla LEGO, prawda? I ostatnim elementem tutaj zestawu jest taka mała sala treningowa dla Lloyda, gdzie ćwiczy, szkoli swoje umiejętności. Akurat w tym przypadku swoim mieczem rozwala deski. Tutaj o, obie deski, więc może sobie poćwiczyć. Mamy tutaj też dwa sztylety Sai,
które zejma w kreskówce. Takie czarne elementy i mamy tutaj koszyczek do nich. Oraz tu jeden taki element, który do końca nawet nie wiem, co ma tu oznaczać w tym tutaj fragmencie tej płytki, no ale dodali jakiś taki kamień, coś, no trudno jest powiedzieć, co to może być, ale ogólnie figurka Lloyda też nie jest tragiczna, lecz no zapowiedziano, że w pierwszym numerze LEGO Ninjago Movie gazetce pojawi się ta figurka, więc już teraz mniej osób pewno zakupi ten zestaw przez tą właśnie minifigurkę. W ogóle figurki jakieś bardzo nieciekawe w tym secie, właśnie z Klaudiuszem żeśmy zobaczyli, że każda figurka występuje też w jakimś innym zestawie, czyli jakby myślę, że nawet ocena, którą wystawiliśmy, 7 jest ciut zawyżona, bo nawet 6 by można ten secik potraktować. Mamy również i figurkę żarłacza. Zdejmijmy mu może maskę, hełm, tutaj mamy twarzyczkę. Twarz jest nawet ciekawa, chociaż nie ma drugiej. Tu i tak nie jest źle, przynajmniej jest wściekły. Ale za to strój ma bardzo fajne nadruczki tutaj. Jestem ciekaw, jak w ogóle te rekiny oddychają pod wodą, bo to jest dziwne, jak ci ludzie mogą. No, tak się prezentuje maska rekina. Mam tutaj oczy fajne takie, jakby był słodki, ale zarazem groźny w tej masce. Ta minifigurka również się pojawiała w innym zestawie, bombowiec Manta Ray, ale ogólnie figurkę oceniam na plus. To co, Klaudiusz, przejdziemy do podsumowanka. Tak, Maćku. Długo dyskutowaliśmy z Klaudiuszem, jaką by tutaj ocenkę wystawić temu secikowi i na pewno mocna 7 się należy. Fajniej by było, jakby dali nam unikatowe figureczki, o czym już wcześniej wspominał Klaudiusz, ale jednak nie sposób przejść obojętnie koło tych fajnych, ładnych, atrakcyjnych pojazdów, szczególnie ta maska motoru, no przecież to jest unikatowy nadruk, oraz maska samego rekinowozu, również jest czymś świeżutkim. 2 elementy dodatkowe, no bo to seria Juniors, tutaj nigdy nas pod tym względem nie rozpieszczają. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli chcecie więcej LEGO, odwiedźcie kanał Maciek i Klocki, ale już tutaj nie uskuteczniam reklamy na kanale Klaudiusza. Hej, hej!